Cześć Marko, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony bardzo dzisiaj sobie potestujemy kamerkę w nocy. Jestem w centrum Warszawy, jest 19:30, no ale już mamy jesień, więc jest ciemność, następuje dość szybko. Zobaczymy, co tutaj, słuchajcie, nas ciekawego spotka. I potestujemy kamerkę w nocy. To raz, a dwa, że wiem, że niektórzy z Was lubią filmy w nocy, a w nocy filmiku nie było. Zobaczymy, jak Hero 4 się zachowuje. Tu spokojnie, jak na wojnie. Zobaczymy. Coś ciekawego, będę po prostu taki luźny, wiecie, vlogas. Będę sobie gadał sam do siebie, komentował otaczającą mnie rzeczywistość, jak to się mówi. I zobaczymy, ja sam lubię Warszawę nocą bardzo, gdyż jest fajnie oświetlona i ma swój klimacik niepowtarzalny, myślę. Kupę ludzi, ruch też, jak widzicie, nie jest mały. No w sumie jeszcze nie ma 20, tak? 19:30 czy 40. Więc zobaczymy, jak to wygląda, jak się nagra i w ogóle, i w ogóle. O, pajac, jak widzicie, stoi. Kultury na fioletowo podświetlony. Tutaj kurwa dziury jak na wsi. Pajac jest. Nie będę odpierdzielał mocno, ponieważ prawo jazdy mi miłe. To jakaś kolejka chyba do autobusu. Tutaj domy towarowe, centrum. Kiedyś były, teraz chyba jakoś inaczej się nazywa. Ale tutaj kiedyś się przyjeżdżało na zakupy, były fajne rzeczy i schody ruchome były. To było. Schody ruchome było, bo to było coś zajebistego. Za mało lata. No tutaj się chłopaki coś przyćkali. Prosiak się zdenerwował, a bo oni tu kurde skręcają i nie wiedzą, jak mają poskręcić. Takie krótkie 10-15 minut. Dłużej nie, jak słuchacie, na październik jest ciepło trochę, na październik, koniec września. Co ja gadam, jaki październik mi już w głowie. No nawet może nie korek, ale ruch jest dość duży. Nie chcę mi się tam przepychać. No spokojnie. Teraz wracam sobie z wycieczki. Słuchajcie, takimi zadupiami w nocy to jeszcze nie jeździłem. No ale kiedyś musi być ten pierwszy raz. Się nagrywa nawet. Przejdziemy sobie tutaj do Placu Bankowego. A ten kurwa hamuje i pas zmienia. Ja pie... A tu rowerzysta. Okej. Ale to nie trzeba było hamować aż tak. Pierdykniemy się w prawo. Tylko trzeba uważać na tak zwane przecinaki, bo szans by nie było z takim. Jeden przejechał i drugi. I my
jadę. Tutaj kiedyś jeździłem Yamaszką MT-07, z której możecie filmik zobaczyć na kanale Ty nie wyjeżdżaj, kochany. Przejedziemy sobie tu w prawo. Tutaj powoli. O, tutaj fajnie wszystko jest podświetlane. Teatr Narodowy. Ło, jaka dziura. Masakryczna. Ciekaw jestem w ogóle, jak to się nagra, gdyż jeszcze w nocy GoPro nie nagrywałem. Tu hotel Victoria. Sokół nawijał, że w Victorii pił Ballantyna, to tutaj teraz jest Sofitel. Ja w Victorii piję Ballantyna. Każdy tu wie. A jeszcze a propos tej wycieczki, z której wracam, to relacji nie będzie, bo po prostu chciałem sobie pojeździć. Dawno nie jeździłem, o to wróciło od mechanika, w ogóle jaja, bo nie mogłem go odpalić, była wymieniona linka od Sania i coś tam jest nie do końca z tą linką dobrze. No nice. A jeszcze słuchajcie, się zdziwiłem, że jeszcze owadzę. Mam szybkę upaćkaną w owadach. Ja nie jestem fanem jazdy w nocy. To raz, a jazdy po mieście motocyklem, jak wam mówiłem, ale kierunkowskaz człowieku wyłącz. Ale zobaczymy, jak nagrywa się. Dawno też nie byłem w centrum, bo ja pracuję i mieszkam po tej złej stronie rzeki, więc po prostu nie mam potrzeby bywać w centrum. Czasami wiadomo, się zdarzy. Ja chyba sobie muszę kupić BMW, bo BMW nie wiem, czy chyba ma jeszcze kierunkowskazy samowyłączające się. Myślę, że jak to było, to myślę, że jeszcze cały czas to jest. Tutaj taryfa stanęła, a ten ciekawy jak wyjedzie. Dobra, my jedziemy stąd. A ten po co hamuje? Ja pindolę. Tutaj są płaskie drzewa. Jakby ktoś nie widział płaskich drzew, to właśnie tutaj są. Sala kameralna, czyli Filharmonia Narodowa. A tu co się odbywa? I widzicie, to miasto non stop żyje. Non stop. Jakie stare szurzuki. Znaczy stare, pewnie mój Hornet jest równie stary jak to Suzuki. Nie miałem za bardzo pomysłu na vloga. Jak macie jakieś pomysły, to dawajcie znać. Tutaj słuchajcie, na tym przejściu zawsze jest kupa ludzi. Ale to zawsze od razu, nawet nie planowałem wam pokazać, ale wam pokażę. Ten szkielet, który tutaj jest, to kiedyś był smyk. Tylko tam kurwa coś się znowu dzieje. To był smyk. Tutaj się przyjeżdżało po zabawki za mało lata. I już smyka nie ma. Mam nadzieję, że wyjdzie kozacka jakość tego nagrania. Zobaczymy. Już tylko zostało wspomnienie zdjęcia na tych maskownicach, czy jakkolwiek to zwał. O, pani tu lubi zapierdalać. Widać, że motocyklistka. Come on, no trochę powiem wam, że się stęskniłem za szerszeniem. Bo nie jeździłem w
wstyd się przyznać, ale jest miesiąc, bo tam miałem problem z wężykiem paliwa. Później wyjechałem na urlop. Jak z urlopu wróciłem, to też tak jakoś mi się zeszło. Chwilę zanim zaprowadziłem do mechanika, mechanik też się ogarniał trochę, bo miał akurat dużo roboty i tak jakoś wyszło, ale jest sprawny, wszystko jest ok. Dobra, wszystko. Ja nie mogę tak sobie z bulacji przyjechać. No to ładnie. O to chodzi.